Siema Murtki, witam was wszystkich bardzo serdecznie w materiale z gatunku tych, który będzie... K***a, muszę na to zjeść. Nie będę grzeźci gadał. To mnie nie przemyślałem tego, że jak wezmę go do japy, to nie mam jak gadać. Ja tak prosto się szybkuje banana. Po tym jakże pełnowartościowym śniadaniu myślę, że mogę przejść do rzeczy z kategorii istotnych, a istotny jest materiał, który się właśnie dla was zaczyna. Materiał, którego jedną z gwiazd będzie myślę, że samochód, który wielu z was może już kojarzyć. Albowiem żółte Audi RS4 już kiedyś wam pokazywałem. Bartek, to jest kurwa całkiem ładny samochód. Dojebane, dobrze, no, ładnie wygląda. Domknie maskę, czy się nie domyka? Papie, tu paluszkiem trzeba, nie tak, trzeba płacić. Operator, zajebisty czy igła? No ogólnie to jest igła, nie zajebisty. No ogólnie zajebiste jest. Mówię o tym nie bez powodu. Miesiąc temu zakończyła się akcja BMW M3 CS, która pokazała, jak bardzo wy jesteście zainteresowani samochodami, które dla was składamy. W związku z tym, że nasze ciśnienie dookoła M-ki było naprawdę olbrzymie, cała akcja gigantycznie nas zajechała, to nie ja organizuję dla was kolejny temat tego typu. Ale wrzuciłem wam ostatnio na Instastory możliwość zadawania mi pytań i tak jak w tym momencie widzicie na ekranie, okazuje się, że jesteście bardzo zainteresowani tym, żebyśmy wrzucili kolejny samochód dla was do wygrania. Nie zrobię tego ja, ale zrobi to mój ziomal. Bartek, a.k.a. Cygan MGP Garage Glinkowski. Not original. Masa nagrań z live'a M3 pokazywała, że podeszliście do tematu z emocjami, co najmniej tak dużymi, jakby to Polska grała w finale Mistrzostw Świata. Mało tego wszystkiego, o wyniku miały decydować rzuty karne. Oglądaliście wręcz na stojąco, a ja z dumą informuję was, że już jutro o godzinie 13:00 Bartek, Cygan MGP Garage, rozpoczyna swoją akcję, która dotyczy samochodu spod zupełnie innej marki niż BMW. Największy oponent BMW, czyli Audi. Mało tego wszystkiego, jeżeli ktoś z was nie czuł się pewnie w samochodzie, który ma napęd na tył, tutaj mamy quattro. Jak pewnie również zauważyliście, samochód całkiem praktyczny, no bo do czynienia mamy z kombi. Wiem, że Bartek naprawdę olbrzymio jara się całą akcją, ponieważ samochód został wybudowany od absolutnie zera, od absolutnie pierwszej śrubki, aż do momentu, w którym widzicie go teraz w takim stanie, który naprawdę z ręką na sercu mówię, że będzie się wam podobał. RS4 Info. Wbijajcie, sprawdźcie co jak, a już jutro o godzinie 13:00 możecie wejść do gry. Ja was o tym informuję, po pierwsze dlatego, że chcę zaręczyć, że będzie uczciwie i że samochód jest naprawdę godny uwagi. Po drugie dlatego, że jak okazuje się, sami chcecie więcej tego typu akcji, a my nie chcemy wam tych akcji serwować właściwie co tydzień, żeby cały kanał się tylko i wyłącznie na tym opierał, więc mówię wam o kimś zaufanym, kto taką akcję realizuje. No i po trzecie, ze względu na to, że dzieją się z tego tytułu fajne rzeczy, że macie do wygrania fajną furę, która moim zdaniem naprawdę jest godna uwagi. RS4 Info. Każdy z was, kto będzie chciał zagrać, zapraszam bardzo serdecznie. Padajcie, grajcie, ale to musi być tylko i wyłącznie wasza decyzja. To musi być właściwie twoja decyzja, mój kochany widzu, czy chcesz zgarnąć ten samochód. My, bez zbędnego przeciągania, myślę, że możemy rozpoczynać materiał z kategorii tych grubych. Działo się naprawdę sporo, ale myślę, że nie mam co o tym gadać. Lepiej będzie, jak wam to wszystko pokażę. Look, I need a shop, no chase. My girl need a wine in the state. My mom need a house for the late. So I got some money to make. They told me I got what it take. So I gotta take it all back. I told them I need my pay. I need my 50 for taste. W moje ręce wpadł Lancer Evo 5. I to nie byle jaki. Wszędzie karbon, skrzydło karbon, vortex karbon, dokładki, splittery, no wszystko co szło, to jest górna półka. Ja pierdolę. Ale mi się k***a bryła tego sprzętu podoba. Jak go zaraz zrzucimy i zobaczymy front, to k***a mi po nogawce pójdzie na kostkę, stary. Robi wrażenie. Ja widzę, jak się Damianowi oczy świecą, patrz. Ale jest takie dopiero. Jak myśleliśmy? Nie. Bardziej? Bardziej. Przy ręcznym mam dwie pary kluczyków, dwa komplety. No k***a, rzeczywiście. I patrzcie, coś te japońskie samochody z lat 90. łączy, albowiem wszystkie mają kluczyki jak do skrzynki na listy, nie? No pięknie jest, dobra, odpalam, co? Co żeś tu narobił? Fajne przyciski. Tu mamy cztery mapy, przycisk od czterech map. No. Najmocniejsza ma 500 koni, no. 600 Newta. A tu mamy dwupoziomowy system anti-lag. On ma teraz na najmocniejszej mapie 500 koni. A wiesz, że będzie miał 800? Ja to wiem. Dobra, zjeżdżajmy, ale jestem k***a podjarany tym autem.
Temat lat 2000 początkowych, mam kluczyk w ręce, samochód dalej chodzi. I to nie jest drugi kluczyk, tylko turbo timer. Coś o czym istnieniu stary ja już zapomniałem w ogóle. A tu jest zamontowany i to jeszcze HKS-a. O, i teraz zgas sobie sam. No tutaj też się dzieje, nie? Tutaj też są fajne rzeczy, a będą jeszcze lepsze rzeczy, nie? Na pewno. Czyli mówisz jasno, zakuty piec. Zakuty piec macie od góry do dołu, nie? Przygotowana głowica. Chcesz tutaj robić 800 koni, zmieniasz tylko kolektory, dajesz turbo, masz swoją sekwę. No i co się robi przy tej wadze, nie? Samolot. Ile on waży? Z 1200 kg? 1200 kg. No to będzie jak samochód do wyścigów górskich, nie? Zajebiście, mi się to podoba. Chyba to ma taki japoński klimat, stary. I oczywiście to samo, co masz w JZ, tak zawsze. Przezroczysta osłona rozrządu, no. Kolorowe koła HKS-a, nie? Wymieniłem go za BMW M3 E46 plus dopłaciłem spory worek cebulionów. Zdecydowałem się na to, bo na M3 miałem plan, który okazał się być nieaktualny chwilę po zakupie auta. Stało, kurzyło się w garażu, do tego poprzedni właściciel Evo bardzo chciał M-kę. Dobiliśmy więc targu, zapakował i wywiózł BMW. A ja zostałem z tym oto czerwonym przechujem. Pasuje mi, nie? O, taki czerwoniutki. Czy jeszcze nie do końca przyswoiłeś informację, że w pierwszej minucie filmu bez zbędnego pierdolenia i budowania kontentu na siłę wjechał klasyczny Lancer, a na ekranie już teraz jest Huracan z deskami snowboardowymi na dachu. Wyżej wspomniany Lancer też ma już zamontowany bagażnik dachowy, a każdy na trasie cyka zdjęcia. Chłopaki w busie to na bramkach autostradowych się cofali, żeby sobie nagrać filmik. Prezes z tylnego fotela S-klasy w marzę lewy pas, on sobie filmik teraz kręci. I gratuluje nam oczywiście fantazji. Wypada jednak kulturalnie wyjaśnić wam, co tak naprawdę przygotowaliśmy w dzisiejszym materiale. A przygotowaliśmy nie byle co. Ze względu na to, że ostatnio poinformowałem was, że każdy film wrzucany na kanał będzie filmem specjalnym, ale filmy będą pojawiać się rzadziej. Lancer Evo 5, który po mojej lewej w tym momencie w tym krwisto-czerwonym kolorze, w połączeniu z bagażnikiem dachowym na dachu, no a gdzie miałby być w sumie bagażnik dachowy? Moglibyśmy takiego Lancera zabrać na miasto, troszeczkę o nim poopowiadać i ulepić z tego dla was odcinek. Ale tak jak powiedziałem, nie tędy droga i nie u arcybiskupa Labudy takie rzeczy. Ale to nie do mnie tak. Do mnie nie. Po mojej lewej stronie Huracan STO. Gdyby tego było mało, na dachu również dwie deski. No, wygląda to bardzo abstrakcyjnie. Czy ja potrafię jeździć na desce? Absolutnie nie. Czy będę wam chciał to pokazać w tym materiale? Odpowiedź brzmi absolutnie tak. Czy będzie śmiesznie, czy się połamie? Nie wiem, choć się domyślam. Ale to jeszcze nie koniec. W tym momencie po mojej lewej gość specjalny. Jaki kolor najbardziej kontrastuje do czerwonego Lancera? No oczywiście, że żółty. Jaki samochód najbardziej kontrastuje do samochodu japońskiego? No oczywiście, że niemiecki. Nie byle jakie Audi RS4 z bagażnikiem dachowym. I teraz mamy już idealne trio. Do tego możemy dołożyć jeszcze GLC 63S AMG, czyli samochód, który jest naszym wozem operacyjnym na ten wyjazd. I myślę, że to najlepszy moment do tego, abyśmy rozpoczęli materiał. Kierujemy się do Austrii, a dokładnie do miejscowości Solden. Miejsce, które wielu z was może kojarzyć, albowiem James Bond, agent 007, Spectre. W 2015 roku to dokładnie w tej miejscowości, do której kierujemy się w tej chwili, były realizowane zdjęcia do tego filmu. Myślę, że to najlepszy moment do tego, aby wrzucić intro, no i zaczynamy. Ja pierwszy. Nie, daj, ja go, pierwszy. Daj mi ja pierwszy. Nie. Ty malujesz mieszkanie pod kolor samochodu, patrzcie na niego. Ale zrób zbliżenie. Włosy też miały być żółte, ale nie wyszło. Słuchaj, ja coś wymyśliłem. To musimy wymyślić jakieś takie przywitanie motoryzacyjne. Bo no. Ty mi nawet ręki nie podajesz, jak mi się widujemy. Nie, nie tak. I upaliłeś się hot dogiem. Przed nami 1011 km trasy. Zawsze gadałem, że jak kupię, nieważne czy to Lambo, Bugatti czy też Pagani, to będę tym jeździł, a nie tylko w piz*** wszędzie woził na lawecie. I wiecie, co jest tego efektem? Ano na przykład takie ujęcia. Zajebistych kadrów naprawdę jest sporo, ale no umówmy się, jest co nagrywać. Widok takiego konfigu samochodów na drodze to raczej nie jest codzienność. Na stacjach benzynowych ludzie naprawdę nie wiedzą, co się dzieje. Kilometry mijają, auta z tym na dachu tyle wdalają paliwa, że co chwilę jest przystanek na lanie. Słońce wcześnie zachodzi, a nasz kolorowy peleton zaczyna się nudzić.
Co innego siedmiu samców może robić na autostradzie, jak nie dodawać gaz i podniecać się, co lepiej przyspiesza. I tak kolejno. RS4 versus Lancer. Mega wyrównane, ale już wiem, że Lancer musi mieć 7 stówek. Później więcej wam o tym opowiem. No i jest jeszcze czarny koń tych zawodów, a mianowicie GLC 63 AMG versus RSK. 3, 2, 1, start! Jak pewnie słychać, nasz blond uczestnik wyprawy trochę się za bardzo wkręcił, no i przeżywał porażkę. Wybaczcie mu. To są emocje, ja jestem trochę pierdolnięty. Natomiast jak wiadomo, takie akcje w naszym wykonaniu kończą się zawsze, ale to zawsze pod jednym znakiem. Pewnie się już domyślacie. Uwaga! 3, 2, 1. To musiało się tak skończyć. Natomiast na szczęście Damian, czyli kierowca GLC, ma wyjaśnienie całej tej sytuacji. To ja powiem, że wymijałem auto, w Polsce można przecież, no nie? Kontrola 3 minuty. Nawet dyskutować nie było co. Dali tylko 50 euro. Wyjątkowo w naszym wykonaniu dojazd do hotelu nie miał miejsca o 4 nad ranem, tylko tak się udało, że kulturka o 22. Gustownego płomienia z dupci na zakończenie nie mogło jednak zabraknąć. Jest zimno w pytę, ale nie ma co narzekać. To czas na fragment, którego myślę, że nie możecie przeklikiwać. That's quite big. Impressive. Boga. Ja nie umiem jeździć na desce, nie? Dasz radę przecież. Ale ty umiesz. No nie, bo za bardzo też nie byłem na desce 10 lat. Chodź, czemu? Ja nie umiem jeździć na desce. Tak jak ja, ale się złożyło. Ja nie umiem jeździć na desce. Ale ja umiem cię nauczyć. Ale musisz mi zapłacić. Nigdy nie jeździłeś na desce, no, nie? Nigdy nie jeździłem na desce. No i tak, zaczynamy więc dzień, który na pewno będzie dniem śmiesznym, ponieważ 4 osoby, nie, nawet chyba nie, ponieważ myślę, że może 2, może 3 osoby potrafią tak naprawdę jeździć na desce. A przed nami, moi kochani, lodowiec, tak? No bo nie można by się nauczyć na oślej łączce, prawda? 80 metrów w dół, orczyk pod dupę. Nie, nie, nie! Pojedźmy na lodowiec, 15 km w dół. Otwarty stok jest tylko i wyłącznie do godziny 15. Wiecie co? Mam k***a przeczucie, że będzie po nas zapierdalał skuter śnieżny do góry, aby nas ściągnąć. A w tym momencie przygotowałem dla was Cold Start Lambo, Lancera i Cold Start 4.0 V8 w Gielcek. Nie pokażę wam Cold Startu RS4, albowiem jego właściciel obsrał zbroję i odpalił go już wcześniej, żeby zepsuć nam zabawę. Przyjąć inną kolejność, bo przez Lambo to w ogóle Lancera nie słychać. No, więc jak już przyjąłem stylówkę, jak twój stary w 78 na stoku narciarskim, zanim jeszcze byłeś w planie, no to chyba najlepszy moment, aby rozpocząć ten kabaret. K***a, połamiemy się, nie? Ja wam powiem tak, mordy. Ja mam duży dystans do siebie, potrafię z siebie żartować. Myślę, że nieraz to już udowodniłem na tym kanale, ale teraz coś k***a. Przechodzimy samych siebie. Odpierdoleni, jakby Warszawa miała ferię. Rewia mody na stoku. Przyjeżdżamy, jakbyśmy byli jakimiś mistrzami świata. Tutaj jakiś złoty olimpijczyk, ja złoty medal X Games. To, tamto, sponsoring, Lamborghini, Audi, Recaro, wszystko k***a. Chłopie, ty nie wiesz, jak się na tym stoi. Pierwszy raz w życiu buty takie ubierałem. Słuchaj, no. Stary, powiem ci tak, wyglądamy jakbyśmy tu k***a mieli dzisiaj zamknąć ten stok, nie? Ale ni k***a nie potrafimy nawet stać na desce, nie? Mnie już bolą łydki, ja jestem 7 minut dopiero w tych butach, ale jestem k***a z tego dumny, bo będę reprezentował krakowskie przedmieście w należyty sposób. K***a.
Tak jak mówiłem, miejsce, do którego przyjechaliśmy, jest również związane z czymś, co po prostu lubimy i co nas jara, a mianowicie filmy akcji i motoryzacja. Sprzęt, który widzicie za mną, został wykorzystany podczas nagrań. 2014-2015 rok, James Bond. To było tutaj i teraz widzicie masę backstage'owych materiałów, które są ogólnodostępne na YouTubie, z tego jak tutaj wszędzie dookoła to powstawało. Sprzęt, który widzicie za mną, fajna ciekawostka jest taka, że Daniel Craig siedzi sobie za kierownicą i gra sobie swoją rolę, a żeby nie skupiać się na samej jeździe, to kierowca kaskader znajduje się w takim stelażu na górze i tak naprawdę to on prowadzi ten samochód. Wygląda to naprawdę bardzo fajnie, do tego wszystkiego myślę, że mega fajna ciekawostka dla zajawieńców kina akcji. No i co, jeszcze jako ciekawostka na koniec powiem wam, że my pod domem mamy takiego samego Range Rovera, w tym roku będziemy dużo z niego korzystać i mam mam wrażenie, że będzie wyglądał bardzo podobnie po roku nagrań z nami. Wiem, że wielu z was pewnie umie jeździć na desce czy nartach. Jeździliście za dzieciaka z rodzicami, czy tam nauczyliście się z kumplami. Mniejsza o to. W moim przypadku, jak zresztą już wiecie, jest troszeczkę inaczej. Po ziemi poruszam się w wadze dość ciężkiej. Na budziku 103 kg i to kluczowe, ponieważ jak ta masa przy prędkości spotka się z ziemią, to wpytę boli. A raczej nie trzeba być wróżbitą Maciejem, żeby wiedzieć, że dupsko będzie obijane cały czas. Trzech chłopaco raz w życiu stało na desce właśnie turla się w najbardziej kwadratowym stylu z ponad 3000 metrów czerwonym i czarnym szlakiem. Ludzie co nas mijają albo są pełni podziwu, albo pełni współczucia. Jest też opcja numer 3, że są po prostu wkurni, bo powinniśmy iść na oślą łączkę, skoro się uczymy. Zapraszam na fragment filmu, który oczami mojej wyobraźni wyglądać miał tak. Tymczasem chyba nie mam nic do powiedzenia. No i teraz tak, z tego co ja pamiętam, przekładasz i znowu na przód, nie? Coś wam pokażę. Powiem wam, że jak nas stanie drugi raz na desce, to wcale nie jest najlepsze miejsce. Pa! Ała. O kurwa, ale chociaż nie polało. Jeszcze tylko 10 km. 15 w sumie. Obisły, jak obisły. Dam się kurwa pouczyć. Ale co ty pierdolisz? O. A no kurwa, rzeczywiście. Ała, jak mnie wszystko boli. Rzeczywiście! Kurwa! Ała, to wszystko boli! W całkiem bolesnych okolicznościach muszę wam powiedzieć, że dochodzę do wniosku, że po prostu nie każdy sport jest dla każdego, tak? No i jakby tutaj rzeczywiście przekonałem się o tym spadając 30, 35, może 40 razy. Naderwałem sobie dodatkowo coś w kolanie, w momencie kiedy je prostuję, to czuję pod spodem, że boli. No i ta dupa, kark i plecy. Do tego wszystkiego mam zakwasy na rękach i gdzieś tam jeszcze do tego wszystkiego na plecach. No ogólnie to jakbym miał wam powiedzieć tak na poważnie, to po prostu miałem za dużą blokadę w głowie, że wywalę się przy 30-40 km na godzinę, polecę na rękę albo na nogę i w momencie, kiedy złamię rękę, no to będzie dupa z nagrywaniem materiałów, bo jak na przykład zmienić bieg, jak operować dobrze kierownicą, jak jeździć w drifcie, jak realizować dla was materiały. Sytuacja, w której łamię nogę, no to znowu odpada nam sprzęgło albo gaz, zaczynają się nam robić problemy, bo masz nogę w gipsie. Sytuacja, w której lecisz i łamiesz kręgosłup, jest jeszcze bardziej problematyczna, bo masz dolone do końca życia, no nie? No i wyszedłem z takiego wniosku, chciałem się z nim z wami podzielić. Jeszcze się nie poddaję, ale powiem wam, że jednym słowem nauka jazdy na desce boli. Ale wracając ze stoku, mieliśmy bardzo fajną górską drogę. I na tej górskiej drodze, jak w tym momencie widzicie na przebitkach, odpaliliśmy takiego wielkiego drona, normalnie z kamerą zawieszoną, bo teraz będziemy też dla was nagrywać coraz więcej takim dronem. No i lecieliśmy sobie po tych górskich drogach za trzema samochodami. Te bagażniki dachowe, sytuacja, w której Lambo leci sobie slajdem, no wszystko to, co widzicie teraz na ekranie, myślę, że to było piękne. I to nawet chyba pozwoliło na chwilę mi zapomnieć o tym bólu nogi. Ale ten materiał się jeszcze nie skończył. Ten materiał w bardzo dużej mierze będzie dotyczyć Lancera Evo. I myślę, że to jest fragment, w którym moglibyśmy przejść do omówienia tego właśnie samochodu, jako że wiem, że ten silnik, taki model, zawsze wśród fanów motoryzacji budzi duże zainteresowanie. I teraz w scenariuszu miałem dynamicznie, żeby wstać i odejść, nie? Ale k***a, tak nie będzie. O, pyta.
Dobrze, przejdźmy więc do mocnych tematów, a właściwie przejdźmy do tematów poważnych. Proszę się rozsiąść wygodnie w fotelu, bo prośba do montażysty o ujęcia otwierające ten rozdział filmu. Here I come. Tyrol, a właściwie to potocznie nazwane Alpy. Zachodnia część Austrii i to właśnie tutaj realizujemy dla was to, co widzicie na ekranie. Nasza planeta nie przestaje mnie zaskakiwać. Rozmiar gór i wszechobecnych skał. Możliwość wyjazdu drogą aż ponad chmury. Nie mamy tutaj do czynienia z niewielkim pasmem górskim. 3905 metrów nad poziomem morza mierzy najwyższy szczyt. Naprawdę niewiarygodne widoki i z pełnym przekonaniem stwierdzam, że warto było pokonać 1200 km, aby wam to wszystko przedstawić. Lancer Evolution 5, a dokładnie to Mitsubishi Lancer Evolution 5 i temu autu nie można odmówić, że dla niejednego z nas za dzieciaka było absolutnie mokrym snem. Mam dla was kilka ciekawostek, które przygotowałem i myślę, że nie będę was tutaj jakoś bardzo zanudzał, ze względu na to, że chcę troszeczkę więcej w tym odcinku poświęcić uwagi temu, jak to auto brzmi, jak to auto prowadzi się i jaki ten samochód daje nam feeling z jazdy z point of view. To dla was już za chwilę, ale kilka ciekawostek przygotowałem. Ten samochód wstępnie miał nie być w ogóle dystrybuowany do Europy. Miał być dostępny tylko i wyłącznie na azjatyckim rynku. I firma Rally Art po tym, jak na azjatyckim właśnie rynku ten samochód osiągnął olbrzymi sukces, no i uznali, że jest na niego gigantyczny hype, postanowiła dystrybuować go do Europy. Standardowo ten samochód wychodzi z dwulitrowym motorem, który generuje 280 koni mechanicznych. Tutaj, w tym momencie zakuty piec i w okolicach 500 koni i w okolicach 600 Nm obrotowego. Dwulitrówka, która naprawdę w tym samochodzie jest absolutnie pancerna. 4G63. Takie oznaczenie tej dwulitrówki mamy w tym Lancerze. I powiem wam szczerze, że ten motor, powiedzieć, że debiloodporny, to jak nic nie powiedzieć. Wał korbowy, który jest w stanie w serii wytrzymać 800 koni mechanicznych. Ostatnio usłyszałem stwierdzenie, że ten motor to dwulitrowy i czterocylindrowy odpowiednik 2JZ. 500 koni na seryjnych gratach? Nie ma żadnego problemu. Ponad 1000 koni z 2 litrów w momencie, kiedy zakujemy ten motor i uzbroimy go w dodatkowy customowy osprzęt? Oczywiście, że tak. Samochód do tego wszystkiego bardzo lekki. Z fabryki wyjeżdżał jako 1250 kg. Ile jest teraz? Nie wiem, natomiast auto naprawdę daje nam feeling tego, że nie jest mozolną ponad 1,5-tonową krową, a wręcz przeciwnie, jest czteronapędowym, zrywnym, japońskim samurajem. Co ciekawe, ta sztuka produkowana tylko i wyłącznie przez jeden rok. Tylko i wyłącznie od stycznia 98 do stycznia 99 wychodziły Lancery Evo 5. Bardzo możliwe więc, że został on wyprodukowany w okolicach moich urodzin. Mnie natomiast Lancery Evo, a zwłaszcza te piątki, szóstki i aż do dziewiątki bardzo kojarzą się z rajdami. Kto z was nie grał za dzieciaka w Colina McRae na przykład, na konsolce bądź na PC-cie z jeszcze kineskopowym monitorem? To tam występowały takie Lancery. A jak rajdy, a jak wyścigi górskie, to musimy mieć napycone moc. W tym momencie w okolicach 500 koni i manualna skrzynia biegu. Jaki ja mam plan na ten samochód? No, w okolicach 700, w okolicach 800 koni chciałbym załadować do tej dwulitrówki. Chciałbym ją również zakręcić w okolice 8-8,5 tysiąca obrotów. I na sam koniec, jako dokładka, chciałbym ten naprawdę legendarny napęd na 4 łapy połączyć ze skrzynią sekwencyjną. Będziemy mieli wtedy auto, które generuje między 700 a 800 koni, sekwencyjną skrzynię biegów, w którą biegi zmieniamy tylko i wyłącznie w układzie przód oraz tył, napęd na 4 łapy, no i wóz, który naprawdę gra w wadze lekkie. Jakie będą tego efekty? No pewnie już niedługo dowiecie się tutaj, śledząc ten kanał. Zostaw więc subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robisz, a ja w tym momencie założę GoPro na głowę, obejdę samochód dookoła, wsiądę i podzielę się z wami wrażeniami z jazdy na górskich drogach. A wierzcie mi, że wrażenia nie są tylko i wyłącznie wizualne, ale również dźwiękowe. Jako że turbo, które tutaj gada, wydaje naprawdę odgłosy nie z tej ziemi. Dobra, a teraz mordy, mam dla was coś, myślę, że zajebistego, a mianowicie wy jesteście moimi oczami, ja mam tutaj ręce i spędzimy tak najbliższe kilka minut
w tym materiale. Lancer z tej perspektywy, no według mnie najpiękniejszy. Zobaczcie, jak ten samochód jest tutaj poszerzony, no i chyba najmocniejszy jego aspekt to to, jak estetycznie ładnie ten samochód jest wykonany, no i ten czerwony kolor, który nam tak bardzo kontrastuje ze śniegiem. Pozwólcie, że nie będę przyciągał moimi rękoma. Otwieram teraz tutaj, pakuję się do środka, wyciągam kluczyk, zamykam drzwi. Kluczyk, cyk. Wszystkie zegary nagle się tutaj na mnie odpalają. Kurwa, choinka normalny. Odpalamy motor. Zagadał. Mamy luz. Przełączamy sobie światełka. Zapinamy sobie pas. Wbijamy sobie bieg. Spuszczamy ręczny. I bez zbędnego pierdolenia strzelamy ze sprzęgła. Zawijamy z parkingu, bo może być przypał i wyjeżdżamy na drogę. A przed nami 7 km do góry. Polecimy sobie lancerem 7 km do góry, a za nami poleci i to dosłownie sobie Przemek dronem. Ponieważ pewnie jak widzicie w tym momencie na przebitce, to Przemo leci za nami FPV-ką, żebyście mieli jak najwięcej ujęć. Pan traktorem idealnie zjeżdża, a ja przeprowadzę was po górskiej drodze pod kątem tego, jak wy prowadzilibyście tutaj lancera. Oprócz tego, tak jak wspomniałem wcześniej, zajebiste doznania dźwiękowe. Przed nami prosta, jedziemy sobie w okolicach 60 km na godzinę. Mamy trzeci bieg, 4000 obrotów. I uwaga, wciskam gaz bez kopnięcia w sprzęgło. Czwóra. No, powiem wam szczerze, że jest naprawdę... dobrze. Zaraz sobie skręcamy w lewo i przed nami taka ładna, kręta droga. Myślę, że się wam bardzo spodoba, ze względu na to, że będziemy mieli tam kilka fajnych winkli i kilka fajnych dohamowań. No i teraz tak. Dwójeczka, redukcja, dzida. I jak to k***a wstaje, to jest koniec świata. Trójeczka, winkiel do góry. Czwóreczka przy 7000 obrotów i zakręt 180 stopni. Trójka, redukcja, dwójka, redukcja. Hamujemy z jeszcze naprawdę dużym zapasem. Wrzucamy sobie lancera z masy. Delikatny kop, auto zaczyna nam wstawać. Jedyny minus lancerów przy tych mocach jest taki, że one właśnie nie mają tak dobrego tego dołu, nie? Dopadamy sobie do kolejnej 180 do góry i hamujemy w ostatniej chwili, bo mamy naprawdę lekki samochód, do tego customowy układ hamulcowy, jedynka, kopnięcie i przenosimy się w czasie. Jest sposób na to, żeby lancer nam stawał z dwójki, patrzcie. Cyk, jedynka, cyk, nie chce wstać, kop, leci. Sposób na to to ALS. I wiecie co? Mam tutaj takie oto magiczne pokrętło i pozwólcie, że przełączę go sobie na najmocniejszy tryb. O! Zaczęło nam gadać. Słyszycie to? To psikanie to właśnie jest podtrzymanie turbo. Jedyny minus ALS-a względem Freshera jest taki, że ten samochód cały czas ciągnie do przodu. Słuchajcie, 1250 kg, jak ja tutaj dopycę do tego 700-800 koni mechanicznych, dołożę do tego skrzynię sekwencyjną, to ten przejazd, który widzicie teraz, będzie można uznać za przejazd absolutnie dziecinny. Ze względu na to, że będziemy mieli jeszcze więcej towaru, jeszcze bardziej auto będzie nam ciągnęło do przodu, biegi będziemy zmieniać jeszcze szybciej, a wrażenia z jazdy... trochę się już teraz obsrałem, będą jeszcze bardziej rajdowe. Lancer Evo 5 to samochód naprawdę nie z tej ziemi, zwłaszcza w setupie, w którym mamy nawet te 500 koni mechanicznych i łączymy to z taką górską drogą. Dojechaliśmy już do końca, dalej nie możemy, ze względu na to, że jest zima, a drogi są zamknięte. Czy taki przejazd się wam podobał? Czy takie doznania dźwiękowe i wizualne się wam podobały? Mam nadzieję, że tak, bo dla takich materiałów tworzymy dla was ten kanał. No i jeszcze dla takich, nie? Nice. Ale ja z wami
i szczery jestem, jeśli o auta chodzi. Myślę, że już nieraz wam to pokazałem w historii tego kanału. Nie inaczej będzie w przypadku Evo. Aut idealnych jest niewiele. Po pierwsze, brak dołu w tym silniku to naprawdę dość duża wada. Samochód zaczyna budzić się gdzieś między 3 a 4 tysiącami obrotów, jedzie tak jak powinien, dopiero górą z dołu natomiast jest padaczka. Można powiedzieć, że od tego jest ALS, no ale nie będę jeździł po mieście na podtrzymaniu, bo przecież chyba by do mnie z okien strzelali. Po drugie, wiem, że to kwestia drobnych zmian w ustawieniu napędów, ale na chwilę obecną Lancer na suchym woli wyjechać przodem niż polecieć nad sterownię. Uważam, że auto z takimi korzeniami powinno bardziej wyrzucać dupskiem niż ciągnąć przodem do barierki. Tak jak mówię, to akurat kwestia pogrzebania w napędzie i ewentualnie w zawieszeniu. Po trzecie, seryjna skrzynia jest tak w opór krótka, że ledwo wyjdziesz z winkla, turbo łaskawie zaczyna coś tam ładować, a ty już musisz ucinać moc, no bo musisz zmienić bieg. I tak 3 razy w ciągu 15 sekund. Gdyby przełożenie było chociaż 20% dłuższe, a motor mógłby ciągnąć na pełnym doładowaniu dłużej, no to wiele usprawniłoby to tym autem. Sekwa natomiast wyleczy go z tego problemu. No i w sumie to tyle. Lancer dostaje ode mnie bardzo wysoką notę, a mianowicie 7,5 na 10, przy czym moc i skrzynia zagwarantują jeszcze możliwość podniesienia tej punktacji. To naprawdę sprzęt, z którego jestem zadowolony, Mitsubishi zasługuje więc na szacunek. Nie jest czas na zwalnianie tempa, jest za to czas na drobną zmianę głównego bohatera filmu. Tak, abyście cały czas dostawali tu coś ciekawego. Proszę o przedstawienie materiału spoilerującego to, co za chwilę zobaczycie. Ale stop, stop, stop. Po kolei, bo na wszystko przyjdzie czas. Myślę, że już przywykliście, że czasem robimy jeden film, z którego można by zrobić 5 różnych i o różnej tematyce. Do sedna. Nasza kolorowa ekipa w składzie Lambo RS4, Lancer i GLC postanowiła kierować się 350 km na wschód w poszukiwaniu śniegu. 4 godziny trasy. Jako cel obraliśmy sobie małą górską miejscowość Oberberg. I zasadniczo to poszukiwania zostały nawet zakończone sukcesem. Ba! Nawet jakby to powiedzieć, no przerosły nasze oczekiwania. Wszystko absurdalnie jest zasypane. Prawdziwa zima, a my nie możemy jak cywilizowani ludzie do celu po nawigacji. Na krótkofalówce pada jakże magiczne i wyraziste. Ej, bo popatrzcie, tutaj mamy fajne zakręty przed tym naszym miastem. Może byśmy tutaj zjechali, bo pewnie będzie nieodśnieżone. Myślę, że będzie dobry klimat. Jak pewnie się domyślacie, długo nie musiał nas namawiać, ale miał rację. Zapnijcie pasy, bo takich manewrów limitowanym Lambo nie dostarcza chyba nikt na świecie. Ej, wielu ludzi korzysta z tych samochodów tylko i wyłącznie jako takie posągi. Trzymają je w garażach, czekają aż one będą zyskiwać na wartości. A co ciekawe, bardzo często ci ludzie są bardzo majętni i wcale nie potrzebują tego, żeby to auto rosło na wartości. Natomiast cóż mogę wam powiedzieć, no nie mnie to oceniać, to tylko i wyłącznie ich sprawa. Natomiast to co słyszycie za moimi plecami to STO pakujące się w winkiel z prędkością około 80 km na godzinę, a moja praca rąk na kierze ma za zadanie utrzymać ten samochód w drodze. I wiecie co? K***a to k***a cieszy. Ze względu na to, że ja jak kupowałem taki samochód, to mówiłem, że będę z niego korzystał zgodnie z przeznaczeniem. Nie będę go trzymał pod kocem, będę upalał, testował na torze, będę se szalał, bo mogę, jak już mówiłem, twe zdanie pier... A teraz tylko i wyłącznie z tej obietnicy wywiązuję się, dostarczając właściwie jedyne takie treści na świecie. Ale czymże byłaby eksploracja dzikich terenów bez wjechania jeszcze dalej? Jeszcze głębiej i jeszcze bardziej pod górę. Wszystko picobello, każdy się cieszy, tylko że k***wa ja tam jedyny mam napęd na tył. Lancer się śmieje, Mercedes w Formatiku, Audi Quattro też dorzuci swoje 5 groszy. Co 4 buty, to 4 buty, k***wa. Na farcie jednak okazuje się, że nie ma dramatu, wystarczyło trochę popchnąć i lecimy dalej. No jest coraz grubiej. No nie mogę powiedzieć, że nie jest coraz grubiej, no bo jest coraz grubiej. Gdzie jesteśmy? Pojęcia nie mam. Ludzie, kurwa.
Mijają nas na drodze, na której jadą same czterobuty, jakieś samuraje i Pajero, a tu jedzie STO, Lancer, RS4, a to wszystko z przodu nagrywa Mercedes w AMG. Jest grubo, a właściwie to jest coraz grubiej, bo grubo to jest już dawno. W każdym razie jest to jakaś absolutna abstrakcja. Latanie z góry nie jest mądrym pomysłem, bo auto strasznie ciągnie z masy, ale chuj tam, przynajmniej kadry będą fajne. Nie no, tak na zupełnie poważnie, to wygląda to jak jakaś tundra. To znowu wygląda, jakbyśmy nie byli w jakiejś cywilizacji, tylko jakbyśmy zabrali te samochody gdzieś na Alaskę albo do Yukonu, czy coś w tym stylu. Lecę na ABS-ie cały czas. Ciekawa rzecz, ciekawie się podziało. Zresztą tak jak powiedziałem do krótkofalówki. Ale co ja wam będę gadał, co powiedziałem do krótkofalówki? Lepiej wam to teraz puszczę. Jak tu się w dupce tym Lambo do rowu, to chłopca nie uwierzy. Będzie miał tyle pytań, na które my nie będziemy mieli odpowiedzi. No i co ciekawe, ta droga, którą się tutaj pakujemy na satelicie, wygląda jak droga do czyjegoś domu. A co zaraz? Na cudzym podjeździe będą robić cztery samochody? No, nie wiem, pewnie zawracać. Jak będą wyglądać? No nie wiem. Choć się domyślam. Gdybym miał podsumować dla was jednym zdaniem to, co się tutaj dzieje, a właściwie dwoma, to powiedziałbym, wcale mnie to nie dziwi, albowiem to zawsze się tak kończy. I w sumie wyszło jedno zdanie, tylko że z przecinkiem. Nie wiedzą, co się dzieje, nie? Babka wyszła, zawołała chłopa, chłop zawołał chyba siostrę, siostra zawołała babcię, babcia ledwo wyszła o kulach, chłop się wrócił do domu, cofnął się po dziecko, wyniósł dziecko na rękach i teraz jeszcze przyszło większe dziecko, co już o własnych nogach chodzi. Tutaj na schodach po mojej lewej stoi kurwa z 11 osób, nie? Parę minut temu dostaliście spoiler takiego oto kadru. Pora na przejście do konkretów. Kojarzycie tego przebija? Coś wam świta, ale nie do końca jesteście pewni? No to już wam przypomnę materiał opublikowany 21 stycznia, w którym to główną rolę zagrał ten oto kawał. Ja ale nic ci nie jest! Ile razy zajebałeś? Nie wiem, skąd mam wiedzieć! Jesteś pierdolnięty! Stok jest stromy w pizdu, a ten się uparł, że chce zjechać na sankach, a my się uparliśmy, że chcemy to nagrać. Właściciel stoku natomiast uparł się, żebyśmy go tam wywieźli autem, no bo wyciąg chcą już powoli gasić. No i wiecie co? No i kurwa mówił, no. Potentu nam brakuje. Jedziemy na stok. O kurde. Jak się okazało, nie da się tego z dołu zauważyć i wy pewnie też, na kamerze tego nie widzicie, ale stok masakrycznie przechylony jest w lewą stronę. Wynik mamy obecnie góra 1, Gielce 0. Ale nie poddajemy się tak łatwo. Podejście numer 2. Generalnie na kamerze nigdy nie widać, jak stok jest stromy, dlatego chciałbym wam pokazać, że tak naprawdę mamy taki kąt, więc jest stromo. Nie wierzę. Hello. Hey, you can't park there. Kur...
Jezus, czekaj, bo ja to muszę pokazać, jak tu jest stromo, bo tego nie widać. Kamil, a stań prosto! Żeby było widać pochylenie. Do dwa, jeden. O k***a. Żeby on se zjechał, to teraz mamy taki problem. I to wisi. Zobacz, jak jest otwarty tylny zawias. AMG. Stój! Ej, stój! A teraz uwaga! Co jeśli powiem wam, że TikTok, jak tam stoimy, wbił dokładnie tyle w dwie doby? Mało? No to kolejny, 4 miliony w 2 dni. Nagrania z różnych perspektyw, dziesiątki mniejszych TikToków i Instastory po paręset koła. Cała Austria zwiralowana Polakami, dumnie reprezentującymi czas spędzony podczas ferii zimowych. Tak ma być. To jeszcze jest nie koniec tego zjawiska, to w ogóle wyszło jakby poza kontrolę i ziomal, z którym właśnie gadam, wy widzicie to teraz na ekranie, podbił, żeby zagadać po tym, jak poznał, jak się okazało, sławne na całą Austrię GLC. Dobrze, niech wiedzą, że u nas nie ma pierdolenia i że się nie macamy w tańcu. Czajcie to? To jest niemożliwe. Nie mam zamiaru ukrywać, że całkiem sporą satysfakcję sprawia mi to, jak wygląda ten film. Nie możecie odpocząć ani na minutę, a ja wywiązuję się ze swojej obietnicy, której to powiedziałem, że materiały będą się pojawiać rzadziej, natomiast będą się one pojawiać bardzo obszernie i każdy z was w takim filmie znajdzie coś dla siebie. Obiekt, który znajduje się po mojej lewej stronie, nie jest przypadkowy. Czy wy, jako fani Formuły 1, pamiętacie czasy lat 90., kiedy to cały ten sport był zdominowany przez koncerny tytoniowe? Absolutnie każdy bolid oklejony w Camela albo w Marlboro. Mity i legendy, które dotyczyły historii, które przedstawiane były jako wydatki na to, aby kierowcy mogli ćwiczyć na suchym, to po skończonych opadach deszczu, aby tor szybciej wysechł, były opłacane śmigłowce, które ten tor miały za zadanie szybciej osuszyć. Koniec tej ery nastał w 2003 roku. I w 2003 roku również nastał koniec ery tego toru. 2005 natomiast to czas, w którym właścicielem tego obiektu stał się Red Bull. 2008, czyli 3 lata później i gigantyczne wydatki ze strony Red Bulla na to, aby ten obiekt odrestaurować. Blisko 70 milionów euro kosztował ten remont, co na dzisiejsze czasy daje ponad 100 milionów euro wydatku. To jeden z najkrótszych torów w całym kalendarzu. Tylko i wyłącznie 10 zakrętów i 4,3 km długości. Taką nitkę przejazdu mają bolidy Formuły 1 po tym, jak w 2014 roku na ten obiekt wróciło Grand Prix Austrii. Interesującą ciekawostką może być również to, jak czuje się Max Verstappen. Ten tor jest pewnie dla niego swego rodzaju domem, ze względu na to, że wywodzi się z zespołu Formuły 1 Red Bull. A rekord okrążenia należy do jego największego oponenta, albowiem Lewis Hamilton pokonał całe okrążenie w 1 minutę i 3 sekundy. A teraz zapraszam was do środka. Chcę wam na tym kanale pokazywać interesujące miejsca. I rzeczywiście po tym, jak tutaj wejdziemy, nie można się nudzić, a ja, tak jak powiedziałem, chcę wam to pokazać. Już w momencie, kiedy wejdziemy na recepcję, czyli miejsce, w którym znajdujemy się w tej chwili, zaczyna się robić interesująco, bo po mojej lewej stronie właśnie pokazuje się wam bolid Formuły 1. Rzeczywiście można tutaj oglądać, można tutaj czytać wiele ciekawostek, można to wszystko, co standardowo widzi się gdzieś tam na kanałach sportowych w telewizji, zobaczyć tutaj na żywo. Ale oprócz tego, że możecie to oglądać, czytać, możecie również brać udział w wielu fajnych aktywnościach. Wbijacie sobie na tor i możecie pośmigać normalnym bolidem w sezonie. W zimie możecie
możecie wynająć KTM-a i pośmigać KTM-em po lodzie. Oprócz tego strzelnica, rzucanie toporkami i szereg innych rzeczy, po których za moment was oprowadzę. Nie wszystko jest otwarte, albowiem w tym momencie jest zima i otwarte są zimowe aktywności. Po mojej prawej stronie znajduje się BMW E36, które nie można odmówić, wygląda naprawdę dobrze, a ja chciałbym rzucić wam kilka ciekawostek, które możemy tutaj znaleźć. 5 kompletnych bolidów, no a właściwie to 4,5, bo jeden wyjeżdża ze ściany. Nie mogę odmówić, bo na żywo robią potężne wrażenie i gdzieś tam patrząc na to, idzie zrozumieć, dlaczego ten sport aż tyle kosztuje. Cały układ aerodynamiki przedniego skrzydła, odsłonięte zawieszenie, czy nawet głupie, w cudzysłowie głupie, kaski, które w tym sporcie grają kluczową rolę i wyglądają jak do lotu w kosmos. No, może prócz jednego, który tam leży i wygląda, jakby go dziadek Czesław wysławał ze szwagrem na urodziny wnuczka, co jeździ na nartach i też chciałby być w Red Bullu. Na stojaku jest nawet otwarty układ napędowy. No, ogólnie to grubo. Można zobaczyć też skutki pomysłu jazdy bolidem po śniegu, czyli zimowa opona i łańcuchy. Aż by się chciało klasyka zacytować. Mają rozmach, Znajdzie się również coś dla fanów jednośladów. Wyścigowy sprzęt z 86 roku, czyli 37-letni dziadek. Z nowości natomiast KTM RC16, czyli 157 kg, litr pojemności i Vmax ponad 330 km na godzinę. Pierwszy raz również na oczy widzę hamulce węglowe, czyli ceramikę w motocyklu. Wszystko skomponowane z lekką, wykonaną z magnezu felgą. Są natomiast rzeczy, które muszę wam opowiedzieć do kamery, bo trochę wybiegają poza skalę normalności. Ciekawostki, które ryją czerep, są fajne, a to jest jedna z nich. Standardowy samochód z silnikiem diesla kręci się do 4-5 tysięcy obrotów i zaczyna nam wchodzić już na czerwone pole. Nawet driftowozy, które generują ponad 1000 koni z 2JZ, kręcą się do 7200, 7400, czasem 7800. Wolnossące 5.2 V10 w Huracanie niespełna 9000 obrotów. To, co widzicie za moimi plecami, to już jest inny wymiar. Nie 7, nie 8, nie 10, nie 12, nawet nie 15 tysięcy obrotów na minutę. 18 tysięcy obrotów na minutę, 2,4 litra i jeszcze stara V8. 2010 rok i uwaga, bo ciekawostka numer 2, ten bolid 620 kg masy własnej z kierowcą. 620 kg z kierowcą kręcące się do ponad 18 tysięcy obrotów w 2010 roku. Wyobraźcie sobie więc, jaka technologia dziś towarzyszy Formule 1 w roku 2023. Dobra. Koniec ciekawostek, padamy więc piętro niżej. No i znajdujemy się piętro niżej, a ja siedzę w 718 Cayman. Pokażę wam, jak wygląda teraz linia przejazdu. Najpierw pakujemy się w lewo, następnie w prawo. Beznadziejny fragment, który przechodzi przez płytę poślizgoną, zobaczcie to. I od razu samochód się obraca. Dodałem minimalnie gazu, nie mamy tutaj absolutnie żadnej przyczepności. Wiecie co? Gdyby cały tor tak szedł, okej, okay, idzie to wyczuć, ale patrzcie teraz. Cyk, maksimum przyczepności, przechodzimy przez najbardziej możliwie przyczepny asfalt, który jest fragmentem toru. Mało? Dobra. Wychodzicie dalej, dodajecie trochę gazu, walka z kierą i jesteście na śniegu. Lecicie dalej, znowu jesteście na maksymalnie przyczepnym. Przed wami slalom. I tutaj znowu jesteśmy fragmentem na płycie poślizgowej. Robimy slalomik, przechodzimy dalej i tu rzeczywiście fragment, który może się podobać. Redukujemy na jedynkę, wrzucamy go i znowu jesteśmy na starcie. Moi kochani, chciałbym wam powiedzieć, że fajnym jest to, że możecie tutaj wynająć takiego kajmanka. Natomiast niefajnym jest to, że w ofercie było również, że można wynająć KTM-a X-Bolt. 330 koni i 680 kg wagi. Naprawdę by mi się podobało. Szkoda, że tego tutaj z nami nie ma. Natomiast w katalogu tego, czym można tutaj jeździć w lecie, naprawdę jest wesoło. Dlaczego? No dlatego, że możecie jeździć nawet bolidem Formuły 3. Gdyby tego było mało, możecie nawet pośmigać samochodem, uwaga, NASCARowym. Dla fanów jednośladów, tak jak powiedziałem, również coś się tutaj znajdzie, ze względu na to, że wynająć można nawet motocykl. I co ciekawe, organizowane są tutaj też track day'e. Nie na tym fragmencie toru, na którym ja jestem teraz, tylko na prawdziwym torze Red Bull Ring. No fajny temat, bo z Krakowa jest ledwo 550 km. Wcześniej o tym nie wiedziałem, a teraz wiem i chętnie będę przyjeżdżał. Nie wiem natomiast, jak oni się mają na drift. A mnie ten drift najbardziej interesuje. Może i brzmi to jak reklama, to co teraz mówię, ale wcale tak nie jest. Ja po prostu chcę wam pokazywać
pokazywać ciekawe miejsca, a nie mógłbym tych miejsc wam pokazywać, gdybym na wszystko patrzył tak, że nie mogę mówić o pewnych miejscach ze względu na to, że firma, która jest ich właścicielem, powinna mi zapłacić za reklamę. Myślę, że najlepszym dowodem na to jest również to, że mówię wam, że jest to tragicznie zorganizowane. Nitka toru ma może z 800 metrów, wpuszczone jest 5 samochodów, co chwilę muszę się zatrzymywać ze względu na to, że albo kogoś doganiam, albo ktoś przede mną zaliczył spina na tej właśnie płycie poślizgowej, na której teraz... A, no, patrzcie to, ja nawet k***a gazu nie dotykam. W związku z tym jest tłok, a połączenie tych asfaltów nie uczy cię skilla. Wręcz przeciwnie, jest totalnie beznadziejne. Natomiast sam fakt tego, że mogłem tutaj przyjechać i w cenie, ba, 180 euro, czyli tak naprawdę to w okolicach 700 zł, przez pół godziny gonić se w kółko po torze. A to zaskakująco niska cena, jak na dzisiejsze realia atrakcji związanych z motorsportem. Jakbym miał podsumować, to powiedziałbym, fajnie, że tanio, fajnie, że się da, fajnie, że pozwalają, ale k***a na tak beznadziejnym torze, to nie jeździłem k***a jeszcze nigdy w życiu. Mamy trochę niepowodzeń i beki ciąg dalszy. Ja wam mówiłem, że to nie jest żaden deal, pokazałem wam zajebiste rzeczy, które można tutaj znaleźć, ale tak samo pokażę wam rzeczy zje***ne i otwarcie wam o nich opowiem. Zacznijmy od tego, co to k***a jest w ogóle. Czy to wygląda jak jakiś wózek ochrony? Albo wiecie, z czym się to kojarzy? Z tymi gośćmi, co o 14 w zoo jeżdżą i karmią foki. Co wszyscy wtedy robią zdjęcia i nagrywają filmy. To oni te ryby przywożą takimi wózkami. Tu powinien być normalnie Can-Am Maverick X3, taki jak w tym momencie widzicie na przebitce. I to rzeczywiście powinno dodawać skrzydeł, a nie ledwo się turlać i doprowadzać do drgawek, ewentualnie wylewu, to po pierwsze. Po drugie, kurde, nawet nie patrząc pod względem tego, że my nagrywamy jakiś tam materiał i że powinno im zależeć w cudzysłowie, bo mogą nas mieć w dupie oczywiście, ja się z tym zgadzam. Natomiast gdybyśmy byli zwykłym klientem i są tutaj takie crazy karty, które w tym momencie widzicie na przebitce i my się napaliliśmy, że chcemy sobie na nich pojeździć i coś dla was nagrać. Oni powiedzieli, dobra, przyjdźcie za pół godziny, to sobie wszystko nagracie. No i dobra, jesteśmy takim zwykłym klientem, wracamy, chcemy zapłacić za pół godziny, a oni mówią, sorry, poprzedni klienci wyładowali baterię. No i dobra, spoko, no to zmieńcie baterię. Ale my nie mamy drugiej baterii i nie możecie jeździć. Nie mają innej baterii, mają wyje***ne, nie interesuje ich to. No i tak jakoś to wychodzi. W związku z tym, tak jak wam mówiłem, chciałem o tym powiedzieć ze względu na to, że są fajne rzeczy, które wam pokazałem i są również z***ane, które również wam pokazałem. Podsumowując, to obiekt na duży plus. Nie ma co gadać, jest gigantyczny. Wszędzie można wchodzić, robić zdjęcia aut, nagrywać te samochody w fajnej scenerii. Faktycznie, mogli się trochę bardziej przyłożyć do pewnych tematów, ale może to po prostu ja wybrzydzam. Nie zatrzymujmy się ani na sekundę, bo dzieje się, a właściwie to pisze się i to historia. Pamiętacie tego Kasanowę z początku odcinka? Jeżeli nie pamiętacie, to ja wam przypomnę. Musimy wymyślić jakieś takie przywitanie motoryzacyjne. Zobaczcie, od dołu do góry. Na pierwszy rzut oka nic się nie zmieniło. Wszystko w porządku, dopóki nie zdejmiemy k***a peleryny niewidki. Wyjaśnijmy wam, jak to się stało i cofnijmy się o 12 godzin wstecz. A jej wstaj, RS4 wpisałem, nie znajduję. Ale co, ten prostokąt też chcesz? Nie, same te RS4. Okay. Ja ci to pokazuję, czy ty jesteś świadomy tego? Widzę. Nie, no to jest... To zaformowanie po ciebie 400. Ej, dajże na zero zrobimy. Nie, ale nie opier***aj mi tego na łyso. Dobra, na łyso. Ja pier... Jeszcze nigdy nie miałem na łyso. Gacia! Ale ty jesteś piękna! Pasujesz do tego kawalera. Nie! Wyglądasz źle! Ale wyglądasz jak Kamil. Czyli ładnie. Możecie mieć wrażenie, że w tym materiale nie przestanę was zaskakiwać coraz to ciekawszymi miejscami. Za moimi plecami budynek odpowiedzialny za mechanikę samochodową oraz ręczne mycie pojazdu. Właśnie przechodzę przez teren stacji benzynowej, na której mamy nieograniczony dostęp do paliwa, a ledwo 10 metrów dalej w linii prostej wejście do hotelu, w którym spędziliśmy ostatnie 2 dni. Miejsce, które po tym jak spędziłem w nim ostatnie 2 dni, uznałem, że jest godnym miejscem do pokazania wam na tym kanale. Klimat motoryzacyjny, który w tym momencie za moimi plecami, myślę, że bardzo się wam spodoba, a na sam początek, tak jak wam pokazałem, dostęp z hotelu prosto na stację benzynową dostarcza nam to, bez czego my, jako petrolheady, nie mamy dobrej zabawy. Zapraszam was do środka, bo myślę, że się wam spodoba.
Ciekawostką jest również to, jak to wszystko wygląda z zewnątrz. W tym momencie dla was na ekran ujęcia z drona, które sugerują bardziej, że jest to jakaś arktyczna stacja badawcza albo stacja pogodowa, a nie hotel z kompleksem restauracji. Co ciekawe, to wszystko tutaj, gdzie się znajdujemy, podzielone jest na kilka budynków. Mamy część sypialną, w której znajdują się pokoje, a każdy z nich nazwany torem wyścigowym z innej części świata. W momencie, kiedy wejdziemy do pokoju, na ścianie od razu namalowana nitka tego toru, a kierując się dalej na wprost, stolik wykonany z opony typu slick. Takich smaczków jest tutaj znacznie więcej, ale nie można się tutaj również nudzić. W związku z tym, że w budynku numer 2 mamy k***a park, trampolin i boiska do piłki nożnej. Widać elokwencję na naszej twarzy? Jesus Christ, it's Jason Bourne. Finish him! Zatankowałeś furę, poskakałeś w parku trampolin, pokopałeś w piłę, a później się jeszcze wyspałeś. Ostatnio musisz zrobić to dobrze zjeść, bo pewnie zgłodniałeś, schodzisz na dół i trafiasz do restauracji, która w absolutnie motoryzacyjnym klimacie. Fajnie to wszystko współgra ze sobą. W sytuacji, w której rzeczywiście jesteś fanem motoryzacji, wyścigów, albo na przykład motocykli, no bo jak pewnie widzicie, w tym momencie siedzę na Harley. To wszystko tutaj fajnie wykończone ze smakiem, jak na przykład to, że stoliki w lożach wykonane są z bloków silnika. Jest tutaj jeszcze jedno bardzo ważne miejsce, a mianowicie bezdotykowa myjnia samochodowa, bez której ten materiał chyba nie byłby kompletny. Ja w tym momencie na sam koniec zostawiam was z tym, co na tym kanale nieodłączne, a mianowicie 3 sportowe samochody na bezdotykówce. Dziękuję wam, jeżeli dotrwaliście tutaj do samego końca. Naprawdę stawaliśmy na głowie, aby cały czas zmieniała się lokalizacja, aby cały czas była akcja i aby cały czas dostarczyć wam świeżego kontentu. Życzę wam wszystkiego dobrego. No i co? Chyba bez zbędnego przeciągania ja odmeldowuję. Trzymajcie się i piątka.